A za 5:08 przyszedł do nas pan Marcin Perłowski z zaproszeniem. Tak, dzień dobry państwu. Przychodzę z zaproszeniem do miejsca, w którym jesteśmy, czyli do Docelowa, na wykłady Wiara i Rozum. Wykłady Wiara i Rozum odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 19. Jak sam tytuł czy nazwa tych wykładów wskazuje, jest to nawiązanie do encykliki Jana Pawła II. Mianowicie te wykłady wyrosły, organizowane są, może zacznę od tego, organizowane są przez Fundację Maksymilianą, która zajmuje się na co dzień edukacją domową, przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz przez tutaj naszych gospodarzy, czyli restaurację Docelowo. I wykłady są odpowiedzią w pewien sposób na pewne zamieszanie, które mamy dzisiaj, czy w teologii, czy w rozumieniu tego, czym jest wiara. Mianowicie dzisiaj często się zdarza z tym, że niektórzy ludzie no, myślą, że można, że wiara to jest coś oderwanego od rzeczywistości, od racjonalnego myślenia. My podczas tych wykładów staramy się przybliżyć i podstawy filozofii, i podstawy teologii, a także niektóre takie fakty z historii Kościoła, które często obrosły różnego rodzaju mitami. No to najbliższy wykład będzie. Najbliższy wykład jest dzisiaj o godzinie 19. Pan doktor Michał Zembrzuski będzie nam opowiadał o tym, co może brzmi dosyć ekstrawagancko, mianowicie o ascetyce, ale po prostu jest to nauka życia duchowego. Tego, co dzisiaj chyba czego brakuje tak naprawdę. Nauka życia duchowego według mistrzów duchowości, dawnych mistrzów duchowości i w oparciu przede wszystkim o świętego Tomasza Zakwinu. W tych wykładach ile osób bierze udział? Wykładowców jest 7. Zmieniamy się rotacyjnie, to znaczy każdy tydzień to inny temat wykładu. Na czele jest tutaj profesor Andrzejuk z Wydziału Filozofii UKSW, jego małżonka, pani doktor Andrzejuk, doktor Mazan, ksiądz Łukasz Kadziński, opiekun duchowy Fundacji Maksymilianum, doktor Michał Zembrzuski, także doktor Dawid Lipski, no i ja. Także na pewno warto przyjść. Publiczność dopisuje? Tak, dopisuje, ale niewątpliwie jest to pewne wyzwanie dla publiczności. Nie jest to łatwy temat, słuchać o filozofii, ale wydaje mi się, że jest to temat niewątpliwie potrzebny do prowadzenia życia duchowego. Nie, bo życie duchowe jest bardzo ważne. Czyli zapraszamy państwa tutaj do miejsca docelowego. Nazwa w sumie słuszna, biorąc pod uwagę na wystrój i miejsce, gdzie jesteśmy. Piękny widok, jasne pomieszczenie i mądre wykłady. Wiara i rozum. To wydaje się, że najwięcej wierzących naukowców jest wśród fizyków. To niektórzy, przynajmniej ci, którzy już zgłębili, jeśli można powiedzieć, doszli do takiego poziomu rozumienia fizyki i zgłębienia fizyki, to oni twierdzą, że no, świat musiał zostać stworzony logicznie, przez, że nie jest dziełem przypadku, czy tego, co my nazywamy, że to natura coś zrobiła. To musiała być istota, która stworzyła świat w sposób racjonalny. Wszystkie procesy fizyczne, które są na tym świecie, są tak uporządkowane, że nie można tutaj mówić o żadnym przypadku, ani o przypadkowym wielkim wybuchu. Tak, Pan Bóg był matematykiem, albo jest matematykiem. Tak, można powiedzieć. I w związku z tym jest oczywiście wielka dyskusja, czy matematyka to jest odkrywanie nowych twierdzeń, czy też ich wymyślanie. Nie wiem, czy one były wcześniej, zanim je odkryto, czy... Znaczy, no na pewno trochę matematyka dzisiaj stoi w sprzeczności do filozofii, prawda? Bo matematyka zamyka nas w tym takim wyłącznie w liczbach, a filozofia nas wznosi na poziom, powiedzmy, nieco wcześniej. Szanowny pan musi na ten temat z matematykiem porozmawiać, co stoi wyżej, czy filozofia, czy matematyka, ale my nie mamy czasu już na takie dyskusje, bo zbliża się godzina 8 i musimy oddać głos do Floriańską. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam na wykłady z cyklu Wiara i Rozum w każdy poniedziałek o godzinie 19 w Klubu Restauracji Docelowo.